Czy wiesz, że w człowieku o idealnych proporcjach stosunek odległości pępka człowieka od ziemi do całego wzrostu to mniej więcej 1 do 1,6? Stosunek ten nazywany jest pępkiem Pitagorasa. Przyjrzyj się przepisowi na ciasto jogurtowe. Mamy w nim 1 kubek jogurtu naturalnego, 1 kubek oleju, 2 kubki cukru, 3 kubki mąki, 3 jajka i łyżeczkę proszku do pieczenia. Porównajmy ze sobą wielkości tego samego rodzaju. W tym wypadku możemy porównać ze sobą objętości składników przepisu, które są podane w tych samych jednostkach, czyli w kubkach. Ile wynosi stosunek objętości oleju do cukru? Ile wynosi stosunek objętości oleju do mąki? A ile cukru do mąki? Zacznijmy od porównania objętości oleju i cukru. Z przepisu wiemy, że na 1 kubek oleju przypadają 2 kubki cukru. Stosunek objętości oleju do cukru możemy więc zapisać matematycznie. Olej do cukru jest jak 1 do 2. Oznacza to, że jednemu kubkowi oleju będziemy w tym przepisie przyporządkowywali 2 kubki cukru. Zapis ten nazywamy właśnie proporcją, lub inaczej stosunkiem dwóch wielkości. Analogicznie możemy zapisać stosunek objętości oleju do mąki oraz cukru do mąki. Zatrzymaj film i spróbuj wykonać to samodzielnie. W przepisie mamy 1 kubek oleju i 3 kubki mąki. Możemy więc zapisać, że proporcja oleju do mąki to 1 do 3. Podobnie zauważamy, że mamy 2 kubki cukru i 3 kubki mąki, więc proporcja cukru do mąki to 2 do 3. Spróbujmy teraz rozwiązać następujące zadanie. Jaś i Małgosia obchodzą urodziny. Zrobili wspólny tort i postanowili podzielić go w stosunku odpowiednio 1 do 3. Na ile równych części muszą podzielić ten tort? Jaką część całego tortu otrzyma Jaś, a jaką Małgosia? Zatrzymaj filmik i zastanów się chwilę samodzielnie. Z zadania wiemy, że jest jakiś tort urodzinowy, który podzielono tak, że stosunek liczby kawałków dla Jasia do liczby kawałków dla Małgosi wynosi 1 do 3. Na ile zatem części musimy pokroić ten tort, aby ta proporcja była zachowana? Jaś bierze ze sobą 1 część tortu, Małgosia 3 części. W sumie mamy więc 1 plus 3, czyli 4 równe części. Jedna część dla Jasia i 3 części dla Małgosi. A jaką część całego tortu otrzyma Jaś? Jaką część otrzyma Małgosia? Jaś weźmie ze sobą 1 część całego tortu, czyli z 4 części. Zapisać to możemy za pomocą ułamka 1/4. Jaś weźmie więc 1/4 całego tortu. Małgosia natomiast zabierze ze sobą 3 części z całości, czyli 3 z 4 części i podobnie zapisując za pomocą ułamka otrzymujemy 3/4. Małgosia więc weźmie ze sobą 3/4 całego tortu. Spójrz teraz na kolejne zadanie. Na torcie Kasi mama zapaliła 6 świeczek zielonych i kilka świeczek niebieskich. Stosunek świeczek zielonych do niebieskich wynosi 2 do 3. Ile na torcie jest świeczek niebieskich? Które urodziny obchodzi Kasia?
Z treści zadania wiemy, że mamy jakiś tort urodzinowy Kasi, na którym pali się 6 świeczek zielonych i kilka świeczek niebieskich. Dodatkowo wiemy, że liczba świeczek zielonych do niebieskich jest w stosunku 2 do 3. Dana proporcja mówi nam, że dwie części całości to są właśnie świeczki zielone. Zatem dwie części to 6 świeczek. A ile świeczek będzie w jednej takiej części? Oczywiście jedna część to 3 świeczki. W podziale na części kolor świeczek nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze możemy zapisać, że jedna część to 3 świeczki niebieskie. Z danej proporcji wiemy również, że świeczki niebieskie to są 3 części całości. Więc ile jest na torcie Kasi świeczek niebieskich? 3 części to 3 razy 1 część, czyli 3 razy 3 świeczki, a 3 razy 3 to 9. Na torcie Kasi jest więc 9 świeczek niebieskich. A które urodziny obchodzi Kasia? Na torcie są 2 rodzaje świeczek. Świeczki zielone i świeczki niebieskie. Świeczek zielonych jest 6. Natomiast policzyliśmy wcześniej, że jest również 9 świeczek niebieskich. Wszystkich świeczek jest więc 6 plus 9, czyli 15. Kasia zatem obchodzi 15 urodziny. Spróbujmy teraz rozwiązać zadanie typowo matematyczne. Odcinek AB ma długość 10 cm. Odcinek ten chcemy podzielić na 3 mniejsze odcinki w stosunku 2 do 3 do 5. Jaką długość będą miały mniejsze odcinki? Mamy nasz odcinek AB. Na co najmniej ile równych części musimy podzielić nasz odcinek, tak, żeby otrzymać te 3 mniejsze odcinki z treści zadania? Zatrzymaj film i zastanów się chwilę sam. Oczywiście jeden z odcinków to 2 części całości. Drugi to 3 części, a trzeci to 5 części. Aby dokonać tego podziału, całość dzielimy na 2 plus 3 plus 5, czyli 10 części. Odcinek AB musimy więc podzielić na 10 mniejszych części. A jaką długość będzie miała jedna taka część? Oczywiście długość jednej części to długość całego odcinka, czyli 10 cm, podzielone przez 10, czyli 1 cm. Odcinek AB dzielimy więc na 10 jednocentymetrowych odcinków. Czy teraz już wiesz, jakie długości będą miały odcinki z treści zadania? Zatrzymaj film i spróbuj dokończyć zadanie samodzielnie. Pierwszy z odcinków, czerwony, to 2 części. Jedna część to 1 cm, więc odcinek czerwony ma 2 razy 1, czyli 2 cm. Odcinek zielony ma 3 części, tak więc jego długość to 3 razy 1, 3 cm. I w końcu turkusowy odcinek to 5 części, czyli 5 razy 1 cm. Jego długość więc to 5 cm. Długości tych odcinków to 2, 3 i 5 cm. Podział w stosunku A do B oznacza, że całość dzielimy na A plus B części. Pierwsza część to A przez A plus B całości, natomiast druga część to B przez A plus B całości. Natomiast podział w stosunku A do B do C oznacza, że całość dzielimy na A plus B plus C części. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat proporcji, obejrzyj pozostałe lekcje z tego działu. A jeżeli spodobał Ci się ten film, polub naszą stronę na Facebooku.